Rok rocznie podejmujemy noworoczne postanowienia i zakładamy realizację pewnych życiowo istotnych planów. O plany istotne dla Suwałk zapytaliśmy prezydenta. Co z jego perspektywy jest najważniejszym zadaniem w nowym 2024 roku? Celem to jest oczywiście ustabilizowanie sytuacji samorządu i zaaprobowanie tych wszystkich przemian, zmian, które nas czekają w tym roku. Nie ulega wątpliwości ta sytuacja polityczna, która uległa zmianie po wyborach parlamentarnych, ona wpłynie na działanie tutaj również samorządów. I taki podstawowy cel to, żeby te wszystkie zmiany, które nas czekają, no tutaj w jakiś sposób tak poprowadzi w naszym mieście, żeby nie było zakłóceń w normalnej naszej działalności. Wciąż z uwagi na krótki czas funkcjonowania nowego rządu nie są znane wszystkie zasady i uwarunkowania, w jakich działać będą nie tylko suwalscy samorządowcy. Trudno więc nie uwzględniać pewnego ziarna niepewności. Nie mniej istotne, zdaniem prezydenta, jest również należyte przygotowanie miasta do sprawnego pozyskiwania środków z unijnych funduszy. Te, jak wiadomo, są od dawna wyczekiwane. Zaplanowanie wszystkich czynności przygotowujących miasto do aplikowania o środki z różnych funduszy Unii Europejskiej, żeby no, jak najwięcej skorzystać. Jesteśmy na tym etapie już bardzo zaawansowani. No, teraz przed nami składanie aplikacji, fiszek, wniosków i tutaj to jest, no, musimy zrobić wszystko, żeby takie jak dotąd Suwałki no, uzyskiwały maksymalnie dużo środków tych zewnętrznych na zaspokojenie potrzeb miasta, mieszkańców, a tych potrzeb mamy przecież bardzo dużo.